imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. Posiądźmy, oddajmy głos rodzicom. Stajemy dziś w naszej parafialnej świątyni, przed Bogiem i zgromadzonym tu Kościołem, pod Twoim przewodnictwem, drogi Książę Biskupie, ofiarując Bogu po raz kolejny nasze dorastające dzieci oraz nas samych i nasz trud wychowania. Prosimy Waszą Ekscelencję o dopełnienie w sakramencie bierzmowania inicjacji chrześcijańskiej w naszej młodzieży. Pragniemy, aby nasze dzieci, postępując na drodze wiary, poprzez ten sakrament wzrastały w łasce uświęcającej. Aby zostały ubogacone darami Ducha Świętego, by wiarę, w której ich wychowujemy, mężnie mogły wzmacniać, bronić jej i według niej żyć. Prosimy o sprawowanie Najświętszej Eucharystii w naszych intencjach oraz o Twoje pasterskie błogosławieństwo. Dzisiaj przychodzimy do Kościoła, prosimy, aby Pan Jezus nas dotknął swoim słowem, by dotknął nas swoim sakramentem Eucharystii, będącym zamieszkaniem Chrystusa w nas, by dotknął nas także darem niezwykłym, darem Ducha Świętego. Otwórzmy nasze serca na to dotknięcie, aby nasze serca nie były twarde, zamknięte na działanie Bożej łaski. Święty Jan Bosko, patron dnia dzisiejszego, założyciel księży Salezjanów, pozwolił, żeby to dotknięcie było jego udziałem, ale także przedłużył to dotknięcie dla wobec dzieci, młodzieży. To dotknięcie, dotykanie Pana Boga trwa do dzisiaj poprzez działalność księży Salezjanów. To dotknięcie jest także udziałem młodzieży za pośrednictwem rodziców, którzy dali im życie, którzy dali im wiarę, jak słyszeliśmy przed chwilą, i którzy są bardzo zatroskani, drodzy dziewczęta i chłopcy, o Waszą przyszłość, tę materialną, fizyczną, a także tę duchową. Wiele jest intencji, które są wpisane w naszym sercu. Przeprosimy Pana Boga za nasze grzechy, aby te intencje były do Niego zanoszone z czystym, otwartym na Jego działanie sercem. Panie Jezu, który przyszedłeś na świat, aby pojednać nas z Bogiem Ojcem, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, który przyjąłeś na siebie nasze grzechy, abyśmy się stali uczestnikami świętości Bożej, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie, Synu Boży, który żyjesz z Ojcem w jedności Ducha Świętego, aby się stawiać za swoim ludem, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty powołałeś świętego Jana Bosko na Ojca i Nauczyciela Młodzieży. Spraw, abyśmy zapaleni taką samą miłością, starali się o zbawienie bliźnich i służyli Tobie samemu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z Księgi proroka Ezechiela. Albowiem tak mówi Pan Bóg. Oto ja sam będę szukał moich owiec i będę miał o nie pieczę. Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, wtedy gdy znajdzie się wśród rozproszonych owiec, tak ja dokonam przeglądu moich owiec i uwolnię je ze wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne i mroczne. Ja sam będę pas moje owce i ja sam będą je układał na legowisko, wyrocznia Pana Boga. Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzą z powrotem,
skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie i ustanowię nad nimi jednego pasterza, który je będzie pasł, mego sługę Dawida. On je będzie pasł, on będzie ich pasterzem, a ja, Pan, będę ich Bogiem. Sługa zaś mój, Dawid, będzie władcą pośród nich. Ja, Pan, to powiedziałem. Wtedy poznają, że ja, Pan, ich Bóg, jestem z nimi oraz że oni, dom Izraela, są ludem moim, wyrocznie Pana Boga. A wy, owce moje, jesteście owcami mego pastwiska, ja zaś Bogiem waszym, wyrocznie Pana Boga. Oto słowo Boże. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Bracia, radujcie się zawsze w Panu. Jeszcze raz powtarzam, radujcie się. Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność. Pan jest blisko. O nic się już nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przeżywa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Na koniec, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie, jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym, to bierzcie pod rozwagę. Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przejęliście, co usłyszeliście i co zobaczyliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała tobie, Panie.
Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg jeziora Genezaret, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair. Gdy go ujrzał, upadł mu do nóg i prosił usilnie: Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła. Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za nim i zewsząd na niego napierał. A pewna kobieta od 12 lat cierpiała na upływ krwi. Wiele wycierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło. Lecz miała się jeszcze gorzej. Posłyszała o Jezusie, więc weszła z tyłu między tłum i dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła bowiem: żebym choć dotknęła Jego płaszcza, będę zdrowa. Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w swym ciele, że jest uleczona z dolegliwości. A Jezus natychmiast uświadomił sobie, że moc wyszła od Niego. Obrócił się w tłumie i zapytał: kto dotknął mojego płaszcza? Odpowiedzieli mu uczniowie: widzisz, że tłum zewsząd cię ściska, a pytasz, kto mnie dotknął? On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta podeszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało. Padła przed nim i wyznała mu całą prawdę. On zaś rzekł do niej: córko, twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju i bądź wolna od swojej dolegliwości. Gdy on jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Lecz Jezus, słysząc to, co mówiono, rzekł do przełożonego synagogi: nie bój się, wierz tylko. I nie pozwolił nikomu iść z sobą, z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Widząc zamieszanie płaczących i głośno zawodzących, wszedł i rzekł do nich: czemu podnosicie wrzawę i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi. I wyśmiewali go. Lecz on odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca i matkę dziecka oraz tych, którzy z nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: Talita kum, to znaczy: dziewczynko, mówię ci, wstań. Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem 12 lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym się nie dowiedział, i polecił, aby jej dano jeść. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Czcigodny Ojcze, Kościół Święty prosi przeze mnie o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonej tu młodzieży parafii świętego Józefa. Czy młodzież ta wie, jak wielki dar otrzymuje w tym sakramencie i czy przygotowała się należycie do jego przyjęcia? Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania. Uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słuchaniu Słowa Bożego i wspólnej modlitwie oraz przystąpili do sakramentu pokuty. Jezus, ująwszy dziewczynkę za rękę, powiedział: dziewczynko, mówię ci, wstań. Drodzy bracia, w powołaniu kapłańskim z księdzem dziekanem dekanatu przemyskiego II i z księdzem proboszczem parafii pod wezwaniem świętego Józefa, drogie siostry zakonne, drodzy rodzice kandydatów do sakramentu bierzmowania, drodzy świadkowie, drodzy kandydaci do sakramentu bierzmowania, drodzy siostry i bracia, zebrani na Eucharystii, we wspomnienie liturgiczne świętego Jana Bosko. Przeżywamy po raz kolejny rok duszpasterski związany
z realizacją hasła duszpasterskiego związanego z Kościołem. Poprzednie 3 lata były związane z tajemnicą Eucharystii poprzez poszczególne wydarzenia liturgiczne. Zastanawialiśmy się, czym jest Eucharystia, jak celebrować Eucharystię i ostatnio, w jaki sposób mamy świadczyć Eucharystii. Począwszy od pierwszej niedzieli Adwentu, zastanawiamy się nad tajemnicą Kościoła, uzmysławiając sobie, że Kościół nie jest nasz, nie jest papieża, nie jest biskupów, ale Kościół jest Chrystusowy. To Chrystus ustanowił Kościół, to Chrystus jest obecny w tym Kościele. Żeby dobrze zrozumieć tajemnicę Kościoła, trzeba sięgnąć do Pisma Świętego i to do Starego Testamentu. W Starym Testamencie na początku, w Księdze Rodzaju, widzimy naszkicowany przez autora natchnionego piękny obraz wspólnoty Boga z człowiekiem, Boga z pierwszymi rodzicami. Ta wspólnota to wspólnota miłości, radości, pokoju, życzliwości. Ta wspólnota, która została niestety zniszczona poprzez grzech, nazywany grzechem pierworodnym. Ludzie uświadamiali sobie zło tego grzechu. Tak bardzo często mówili o tym, że są słabi, grzeszni. Prorok Izajasz, niezwykły prorok, mówił, że jego wargi są skalane, są nieczyste, nieczyste jest jego serce. Dlatego nie może mówić o sprawach Bożych. W Nowym Testamencie święty Paweł nazywał siebie bardzo niegodnym sługą Bożym, godnym pogardy. Podobnie też święty Piotr mówił do Pana Jezusa, wyjdź ode mnie, bo jestem człowiekiem grzesznym. Pan Bóg wiedział o tej słabości człowieka, wiedział o tym, że człowiek boleje szczerze nad brakiem wspólnoty. Wspólnoty z Panem Bogiem, z Nim, ale też wspólnoty z drugim człowiekiem. Bo grzech niszczy nie tylko relacje z Bogiem, ale też relacje z drugim człowiekiem. Mając grzech, grzech ciężki, czujemy się nieswojo także wobec drugiego człowieka. To dlatego przysłał na świat swojego Syna, aby tę wspólnotę na nowo nawiązał. I wiemy, jak pięknie zabrzmiało dzisiaj pierwsze czytanie ukazujące Mesjasza jako pasterza gromadzącego owce do wspólnoty, do jedności, do wspólnoty z Panem Bogiem, do wspólnoty z ludźmi. Realizacja tego celu, który przyniósł ze sobą Chrystus, a więc realizacja nawiązania wspólnoty między Bogiem a ludźmi, została powierzona z woli Chrystusa Kościołowi. Czym jest Kościół? Kościół jest wspólnotą wspólnot. Kościół, jak mówi piękna definicja, taka bardzo, bardzo ascetyczna, duchowa, jest związkiem miłości. Bo najpiękniej miłość, wspólnota, najpiękniej miłość jest odpowiedzią na zapotrzebowanie człowieka na życie wspólnoty. Kościół przedłuża to wezwanie Chrystusa do miłości, do wspólnoty, do jedności, do świętości. Bo jeżeli jest miłość, jest także i świętość. Uzmysławiamy sobie, co przypominają nam duszpasterze z Ojcem Świętym, także Janem Pawłem II szczególnie, że przyjęcie sakramentu Chrztu Świętego jest jednocześnie deklaracją, że chcemy wejść na drogę prowadzącą do świętości, że chcemy tę świętość zdobywać. Tę świętość mają zdobywać i wszyscy, i matki, i ojcowie, i mężowie, i żony, i dzieci, i młodzież, chorzy, i zdrowi, bogaci, i biedni. Chrystus nie tylko zachęca do świętości, ale daje nam środki do zdobycia tej świętości, do nawiązania łączności z Panem Bogiem, do życia w Kościele. Domyślamy się wszyscy, że tymi środkami są sakramenty święte, począwszy od pierwszego Chrztu Świętego poprzez każdy następny, także i poprzez sakrament bierzmowania. Chrzest, sakrament Chrztu Świętego, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta to te sakramenty, które umacniają nasz związek z Kościołem, związek między sobą, dobre przyjęcie Komunii Świętej. Jeżeli klękamy i przyjmujemy Komunię Świętą obok brata, siostry, to powinniśmy w sercu czuć jedność z tym bratem, z tą siostrą. W ten sposób tworzy się Kościół. Kościół, który jest wspólnotą z jednej strony boską, a z drugiej strony ludzką. Boską, bo ustanowił go Chrystus
jest obecny w Kościele, w sakramentach, w Słowie, także we wspólnocie, ale także i ludzką, bo do Kościoła przynosimy to, czym jesteśmy, i swoją świętość, i swoją grzeszność. Rozumiał to dobrze także patron dnia dzisiejszego, święty Jan Bosko. Granice jego życia wyznaczają dwie daty, rok 1815 i rok 1888. Zapewne tu, w tej świątyni, gdzie posługę już od ponad 100 lat pełnią księża Salezjanie, zapewne wiele razy słyszeliśmy wszyscy o tym niezwykłym świętym. Także i o jego obrazie Kościoła. O jego obrazie, który święty Jan Bosko często porównywał do łodzi narażącej na zniszczenie, na zatonięcie, do łodzi, która kieruje się w kierunku Eucharystii, ale także i Matki Najświętszej. Ale święty Jan Bosko zdawał sobie sprawę, że nieraz trzeba pomagać ludziom, tak jak Chrystus w dzisiejszej Ewangelii, po to, aby odczuli dotknięcie Pana Boga. Uzmysławiał sobie, że Kościół to miasto położone na górze, jak mówi Księga Apokalipsy świętego Jana, do którego to miasto, do której to wspólnoty mają prawo, obowiązek, możliwość dojść wszyscy ludzie. Być świętym, mówił święty Jan Bosko, to być podobnym do Chrystusa, to umrzeć dla siebie. Jakże często zatroskany o dzieci i młodzież mówił, że wszystko może oddać Pana Boga, wszystko może mu Pan Bóg zabrać, byle mu dał duszę dzieci i młodzieży, by pozwolił mu, by tę duszę uformował, uświęcić, doprowadził do świętości. To niestrudzony wychowawca dzieci i młodzieży, to twórca rodziny salezjańskiej, ale także i to wielki propagator Bożego Słowa. Za pomocą różnych sposobów i drukowanego słowa i mówionego, głoszonego na różne sposoby. Skąd wziął ten dar? Zapewne z domu rodzinnego. Taka jest zazwyczaj droga naszej wiary, że wynosimy tę wiarę od rodziców. Otrzymujemy ją od rodziców jako niezwykły depozyt, dar, który mamy sobie rozwijać. Stąd też dziękuję bardzo rodzicom za ich troskę o chrzest dzieci, o pierwszą komunię, poprzedzoną spowiedzią świętą, każdy inny sakrament, każde wspólne odmówienie Ojcze i Zdrowaś Mario, każdy wspólny pacierz. To jest wielka, drodzy rodzice, wasza zasługa, ale także i wasza odpowiedzialność. Chcemy, aby rodzice, pragniemy, modlimy się o to, aby rodzice czuli się odpowiedzialni za przyprowadzanie swoich dzieci, swoich bliskich do Chrystusa, bo są odpowiedzialni nie tylko za to, żeby dziecko miało co jeść, gdzie mieszkać, żeby zdobyło wykształcenie, ale, co trzeba sobie często przypominać, jesteście, drodzy rodzice, odpowiedzialni także za ich zbawienie. Za zbawienie swojego syna, swojej córki, za zbawienie swojego dziecka. Tak było w przypadku świętego Jana Bosko. Co prawda ojciec zmarł mu dość wcześnie, ale matka stanęła na wysokości zadania. Również na wysokości zadania stanęli jego formatorzy, ci, którzy go uczyli, nauczyciele, duszpasterze, którzy pokazywali mu ideały, którzy zachęcali go do tego, aby nie bacząc na trudności, na biedę materialną, by wspinał się ku doskonałości. Chcemy, słuchając także różnych opowiadań o świętym Janie Bosko, być przekonani, tak jak on był przekonany, że Chrystus, który mu się pojawił we śnie, gdy miał 9 lat, zachęca go do tego, aby działał za pomocą miłości, życzliwości. A Matka Najświętsza, która pojawiła mu się również we śnie jako ta, która odpędza drapieżne zwierzęta, Matka Najświętsza mu w tym pomagała. Ufamy, że będzie także pomagała i nam. Dzisiaj, drodzy siostry i bracia, przyjmujemy sakrament bierzmowania. Ponad 40 młodych osób przyjmie ten sakrament. Wszyscy inni, którzy już przyjęli sakrament bierzmowania, dobrze, abyśmy uzmysłowili sobie, że to jest wielki dar, wielkie dotknięcie Pana Boga,
z którym to darem trzeba współpracować, tworząc Kościół, tworząc wspólnotę wiary. Tej wspólnoty nie da się nakazać. Tę wspólnotę trzeba budować żmudnie, dzień po dniu, zaczynając od serca, od swojej rodziny, od grona znajomych, przyjaciół, tworząc grupy duszpasterskie, tworząc także atmosferę, która uczy nas życzliwości i dobroci. Oby, drodzy siostry i bracia, każdy z nas mógł poczuć to dotknięcie. Tak wiele różnych rzeczy mówi się dzisiaj o dzieciach, o młodzieży. Może czasami rzeczywiście jest tak, jak w Ewangelii Świętej, że rodzice się troszczą o to i boleją szczerze nad tym, że ich dziecko nie chce chodzić do kościoła, często mówiąc, a wy też nie chodzicie. Często bolejemy nad tym, że dziecko buntuje się przeciwko takim czy innym przykazaniom, zasadom wiary, bo ulega presji kolegów, środowiska, mediów, różnych oszczerstw. My dzisiaj modlimy się o to, aby te nasze córki i synowie poczuły dotknięcie Chrystusa i by jak w dzisiejszej Ewangelii powstali z radością do nowego życia, by zrozumieli, że być w Kościele to nie jest przymus, to jest zaszczyt. Trudno czasami o to mówić, może w naszych środowiskach, ale tak jest. Być w Kościele to wielka łaska, trzeba za nią dziękować i trzeba starać się o to, aby ten Kościół był piękny. Nie tylko zewnętrzny Kościół przez odnawianie świątyń, ale by był piękny w naszych sercach. O to się módlmy, przyzywając niezwykłego mocarza, przyzywając Ducha Świętego i przyzywając patrona dnia dzisiejszego, świętego Jana Bosko, by wspierał dzisiaj przyjmujących sakrament bierzmowania i nas wszystkich. Amen. Panie, siostry i bracia, przypomnijmy jeszcze raz przez święty i podobnie jak wówczas żegnijmy się z Panem i wyznajmy naszą wiarę w tej wierze przyjąć sakrament bierzmowania i w tej wierze wytrwać. Najpierw będzie pytanie o życzenie się z Panem. Drodzy siostry i bracia, pytam każdego z was, czy wyrzekasz się szatana, wszystkich jego spraw i pokus? Wyrzekasz się, wyznajmy naszą wiarę, wyznajmy naszą wiarę razem z pojmowanymi. Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Wierzę. Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Jego Syna Jedynego, a naszego Pana, narodzonego z Marii Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca. Wierzę. Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, którego masz dzisiaj otrzymać w sakramencie bierzmowania, tak jak apostołowie otrzymali go w dzień Pięćdziesiątnicy? Wierzę. Czy wierzysz w Święty Kościół Powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne. Wierzę. Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Amen. Najmilsi, prośmy Boga Ojca Wszechmogącego, aby łaskawie zesłał Ducha Świętego na te przybrane dzieci swoje, odrodzone już na chrzcie do życia wiecznego. Niech Duch Święty umocni je swoimi obfitymi darami i przez swoje namaszczenie upodobni do Chrystusa, Syna Bożego. W ciszy módlmy się dla Ducha Świętego dla nas wszystkich. Boże Wszechmogący, Ojcze naszego Pana Jezusa Chrystusa, który odrodziłeś te sługi swoje przez wodę i Ducha Świętego i uwolniłeś od grzechu, ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela. Daj im Ducha Mądrości i Rozumienia.
O Stworzycielu, Duchu przyjdź, nawiedź dość wiernych Tobie krąg. Niebieską łaskę zesłać racz sercom, co dziełem są Twy krąg. Pocieszycielem jesteś zwan i najwyższego Boga dar. Tyś namaszczeniem naszych dusz, zdrój żywy, miłość, ognia żar. Ty darzysz łaską siedemkroć, bo moc prawicy Ojca masz. Przez Ojca obiecany nam, mową wzbogacasz język nasz. Światłem rozjaśnij naszą myśl, w serca nam miłość świętą wlej i wątło słabość naszych ciał pokrzep stałością mocy swej. Nieprzyjaciela odpędź w dal i Twym pokojem obdarz wraz. Niech drodze za przewodem Twym miniemy zło, co kusi nas. Daj nam przez Ciebie Ojca znać, daj by i Syn poznany był i Ciebie jedno tchnienie dwóch. Niech wyznajemy wszystkich sił. Amen. O ja niebosko, Ojcze nasz, do Ciebie wznosi imienie, roztocz nad nami Twoją straż, zlej na nas łask strumienie. O ja niebosko, racz dziś nam być stróżem i aniołem. Wyszmy do rajskich niebios praw, wnieść mogli z Tobą Słowem. O ja niebosko, racz dziś nam być stróżem i aniołem. Wyszmy do rajskich niebios bram, wnieść mogli z Tobą spowiem. Bracia i siostry, prowadzący uroczystość świętego Jana Bosko, jednego z kościołów, wychowawców młodzieży, skierujmy do miłosiernego Boga naszą modlitwę. Módlmy się za Ojca świętego Franciszka, obecnego wśród nas księdza arcybiskupa Adama, księdza dziekana Mariana i wszystkich kapłanów, aby słuchając się głos z nieba, napełnili cały Kościół Bożą miłością. Dobrze wypełnianie swoich obowiązków każdego dnia.
uwagę, aby w codziennym życiu Duch pozwalał im mówić o wielkiej miłości i mądrości Boga. Gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dziękował.
dzięki Tobie składając chwałę i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Thank you.
przez Twojego, przez Chrystusa, Pana naszego. Mili, coście widzieli, widzieliśmy maleńkiego Jezusa narodzonego, Syna Bożego, Syna Bożego. Widzieliśmy maleńkiego Jezusa narodzonego, Syna Bożego, Syna Bożego. Co za pałac miał, gdzie Gospodą stał, szopa bydu przyzwoita i to jeszcze źle pokryta, pałacem była, pałacem była. W Starym Testamencie prorocy zapowiadali, że Duch Pana spocznie na oczekujących Mesjasza. Jednak ta pełnia Ducha nie miała pozostać jedynie Jego udziałem, ale miała być udzielona całemu ludowi Bożemu. I właśnie dziś staliśmy się tego świadkami i uczestnikami. Przez Twoją osobę, Ekscelencjo, Księże Arcybiskupie, dziękujemy więc za ten dar. Przede wszystkim Bogu, naszym rodzicom oraz duszpasterzom w osobie księdza proboszcza naszej wspólnoty parafialnej, księdza dziekana i księdza Mieczysława, który dużo czasu i sił włożył w przygotowanie nas do przyjęcia tego sakramentu. Serdecznie dziękujemy. Bóg zapłać. Dziękuję księdzu Mieczysławowi, który przygotowywał młodzież przez 2,5 roku. Włożył wiele pracy, zaangażowania. Również dziękuję za przygotowanie księdzu Mieczysławowi tej dzisiejszej liturgii mszy świętej. Również dziękuję siostrze Jakubie, która w szkole uczy 8 klasy, pewnie większości, ci, którzy przyjmowali, są uczeni przez siostrę w szkole. Niech Pan Bóg błogosławi też jeszcze dalszej pracy katechetycznej. Dziękuję naszej parafialnej orkiestrze za uświetnienie tej dzisiejszej uroczystości, a czynię to na ręce Pana Krzysztofa. Księże arcybiskupie, proszę o udzielenie nam pasterskiego błogosławieństwa na zakończenie tej mszy świętej. Do tych podziękowań dołączył się także ja, dziękuję za zaproszenie, a w sposób szczególny dziękuję młodzieży pielgrzymowanej, że podjęła się to do przygotowania, że dała się przygotować do sakramentu pielgrzymowania i życzę Wam, abyście w tych swoich postanowieniach, w tych zobowiązaniach wytrwali, abyście nie wstydzili się Pana Jezusa. Pozwolili mu się dotknąć, zwłaszcza przez sakramenty święte, komunię świętą.